Siema, tu Pyza na kolejnym filmie, tym razem drugi wypad na grzybki i zobaczymy, co uda się trafić oto w tym lesie. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 9:21, sobota 15 lipca 2023 i ten sobotni lipcowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego lasu, czyli wypad za grzybami. Interesują nas pieprzniki jadalne, czyli kurka, no i zbieramy to, co jest, no i taki krótki film. Ten sobotni dzionek, więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film, a co uda się trafić, zobaczycie sami, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Mamy pierwsze kurki, więc delikatnie odsłonimy, zerwiemy i spróbujemy trafić jak najwięcej tych naszych. Pięknych, żółtych grzybków. Chodzę pomalutku, próbując trafić nasze żółte grzybki, lecz ich, drodzy Państwo, nie ma. Nie ma. Pomalutku, powolutku. No zobaczymy, zobaczymy przy drogach. Tylko w tym pewnym miejscu takie pytki drobne i nic poza tym, więc pomalutku pochodzę i nakręcę jakiś krótki film dla Was z tego dzisiejszego sobotniego wypadu. Cisza, spokój, obcowanie z naturą i takie wyciszenie po tygodniowej pracy. Więc pomalutku przejdziemy tutaj i zobaczymy, co tutaj rośnie. Słabiutko to widzę, drodzy Państwo, no ale zobaczymy, zobaczymy, więc pomału spacerujemy, odpoczywamy, no i szukamy naszych grzybków. No w końcu jakieś ładniejsze, drodzy Państwo, takie ciut większe, odsłonimy delikatnie, zwróćcie uwagę, jakie ładne, tu i tu, no ale po takie grzybki przyjechałem i są piękne. Przyznać musicie rację. Więc delikatnie je zbierzemy. Ładne są, ładne, piękne kurki. Takie to już fajne grzybki. Dokładnie, fajne grzybki. A tu z boku co mamy? Tu mamy też pieprzniki. A resztę zasłonimy. Tu garstka. I tu jeszcze gdzieś widziałem piękne kurki, proszę bardzo, więc też je przytulę, tą, a resztę zasłonię, dodamy i więcej takich miejsc, więcej, drodzy Państwo, takich miejsc i fajnie to już wygląda. A to co to jest? Kurzyna. Sucha, bo sucha, ale jest. Szkoda, że tylko jedna, ale poszukam tu obok, czy nie ma kolejnej kurki. Pojedyncze sztuki widzę, ale trzeba ogarniać je. Nie ma, nie ma, nie ma. No ale coś zawsze się tam, drodzy Państwo,
ale zawsze coś się tam uzbiera. Czyli tyle było praktycznie na kawałku 50 na 50. Więc biorę rower, pojadę trochę dalej i zobaczymy tam dalej, co i jak. Są, tu się schowały. Zobaczcie sami, jak schowane. Tu się schowały. Piękne pieprzniki. Piękne. Przyznać musicie rację. Więc szukamy dalej te nasze żółte grzybki. Są i kolejne, ale malutkie. No ale przytulę. Jak to mówię, nie inaczej. Tą jedną zostawię tutaj, tego maluszka. Także tylko wezmę to, co się nadaje, czyli kilka małych, drobnych sztuk zabiorę do domu. Cisza, spokój, ładne widoki i cóż można chcieć w dniu dzisiejszym, zbierając nasze grzybki. Czyli tak wygląda mój dzisiejszy zbiór. Na zupę będzie, więc czas zakończyć dzisiejszy wypad sobotni. Więc drodzy Państwo, tak to leciało, jak pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, łapkę, będą mnie śledzić na bieżąco. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć, więc jadę na chatę. Cześć! I tutaj przy samej drodze jeszcze 4 sztuki, 4 bo 4, ale są